Tytuł kursu – elementy pracy biurowej w logistyce. Moduł – obsługa spotkań służbowych. Temat – porządek zebrania. Agato, poproszę Cię, abyś przygotowała dla mnie porządek zebrania. Dobrze, to już mogę notować. Pierwszy punkt – otwarcie obrad. Czy szef będzie przewodniczącym zebrania, czy też zastępca? Ja będę. Nie mam żadnej podróży służbowej zaplanowanej z tego, co widziałem. Zgadza się. Dobrze, zatem zapisuję szefa. Kolejny punkt to przyjęcie protokołów z poprzednich zebrań. Tutaj wszystko mam. Następnie sprawozdanie z wykonania uchwał, wniosków, jak i postanowień. Tutaj muszę nanieść jedną poprawkę. A dlaczego? Myślałem, że co do nowego projektu mam już wszystko ustalone. Pani Jola zachorowała i nie będzie jej przez 3 tygodnie, więc ktoś musi przejąć jej obowiązki. Rozumiem. Zatem znajdź zastępcę. Notuj dalej. Czwarty punkt zebrania to wypowiedzi wprowadzające dyskusję, a po nich następuje dyskusja. Później Tobie przekażę potrzebne do tego informacje. Muszę jeszcze jedną rzecz przedyskutować z zastępcą. Szósty punkt to podsumowanie dyskusji i podjęcie uchwał. Następnie czas na wolne wnioski i zamknięcie obrad. Pamiętaj o zaproszeniach dla wszystkich kierowników firmy i materiałach informacyjnych, żeby mogli przygotować się do dyskusji. Czy szef będzie miał teraz czas, żeby mi przekazać tematy zebrania i co by chciał od nich osiągnąć? Za 3 godzinki to zrobimy. Na razie sporządź szablony. A godzina rozpoczęcia i zakończenia zebrania? 9, a zakończenie 19. W tym 2 godziny przerwy obiadowej. A skoro mają być wszyscy, to przygotuję plakietki imienne, bo to będzie jakieś 30 osób. A protokolantem będę oczywiście ja. Oczywiście, że tak. Nikogo innego sobie nie wyobrażam w tej roli, droga Agato. Tak jest, szefie. Zatem idę do siebie wszystko przygotować i będę u szefa za 3 godziny. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.